No witam się z Wami serdecznie na zewnątrz. Co nieco chciałam dzisiaj pokazać, co tam nowego w ogrodzie. Jestem na etapie ogarniania chwastów. Dzisiaj zaczniemy sobie od groszku zielonego, który sobie za chwilę będę zrywać na zupkę. Truskawka już mi się skończyła, więc już praktycznie do pielenia będzie szła. Będę dzisiaj sobie dziabnę właśnie groszku. Kapusty mi się bardzo ładnie tutaj, widzicie, rozrosły. Truskawka też do pielenia. Ten pierwszy groszek wysiany już będę zbierać. Mam jeszcze drugi wysiany. Także na ten moment sobie zerwę. Mam też ładny koperek. Koperku sobie też do zupki zerwę. Tam są moje kapusty też do ogarnięcia. Pomidor już ma oberwane wilki, jest podwiązany i przeciupany. Także tak to wygląda. To już mi się bardzo ładnie zaczynają pomału zawiązywać główki w tej wcześniej kapuście. O! Już niedługo będą kapustki, może nie za duże, ale będą. Czyli jednak coś się uchowało, wszystkiego ślimaki nie upierdzieliły. I tak, tutaj ta późna, to wiadomo, jeszcze nic. Już mam koperek zerwany, groszek zerwany. Będzie dzisiaj zupka właśnie warzywna. Zaraz Wam pokażę może coś jeszcze. Weźmiemy sobie jeszcze, wracając, cebulkę i czosnek do tej zupki. A może Wam tu pokażę. Tutaj już mi zaczyna kwitnąć cukinia. Ona ma takie plamki, to jest żółta. I już chyba się zaczynają wiązać maluchy, widać. Zaczynają się maluchy wiązać. Tutaj mam jeszcze sałatę posadzoną. Mam jeszcze sałaty z tego. Rozsadę trzeba będzie wysadzić między pomidorkami. Pomidorki fajnie, jak widać, na polu się mają. Wczoraj je ogarnęłam. No i tutaj wiadomo, wszystko do ogarnięcia. Padały deszcze, więc nic nie można było zrobić, ale jak to się mówi, powolutku wszystko się zrobi. Fasola tatyczna, ona mi, zobaczcie, jak ładnie się pozawijała na ta Brunhilda. Jestem bardzo jej ciekawa, ponoć jest bardzo plenna. Kwitnie na fioletowo. Ta już też mi zaczęła kwitnąć. Może zaraz sobie tutaj znajdziemy jakieś kwiatki. A to jest na pewno fasola, to może być fasolnik. Nie jestem pewna. Jest i fasolnik fioletowy. To nie pamiętam. No i tutaj też ta zwykła fasola. Ogóreczki w gruncie jeszcze też do obciupania, ale już mi zaczynają kwitnąć. W tym roku za dużo nie wysiewałam ogórków, ale ze względu na to, że mi po prostu zostało miejsca, to jeszcze wysiałam ogórki bezpośrednio do gruntu. Jak ślimaki nie upierdzielą na samym końcu, to coś z tego będzie. Bób mi dopiero kwitnie. Na szczęście mszycy nie ma. Tutaj musiałam wysiać na nowo marchewkę i buraczki, bo nic nie wyszło. Sama kupica chwastu była, ale one jeszcze dadzą radę. A marchewkę i buraczki z wcześniejszego wysiewu mam z przodu, więc nic się nie dzieje. No i teraz Wam pokażę, co udało mi się zakupić, jak to się śmieje, w moim małym warzywniaku. Groszek na zupkę mam zerwany. Pokażę Wam, jak w środku wygląda. Coś mi tu lata. Sio! Jej, tu sio! Gdzie to mi się podziało? Przez tę muchę. O tu. Jakaś mucha bąk. Ładne groszki. Będą na zupkę. Trzeba oczywiście wyłuskać. Także bardzo fajnie. Groszek jeszcze można sobie posiać. Groszek właściwie szybko rośnie i można na przykład groszek posiać po czosnku lub cebuli.
zimowy koperek oczywiście też mam, świeżutki, i jedną cebulkę. Cebulka zimowa, zobaczcie, no są różne egzemplarze tej cebulki. Łapki oczywiście brudne, bo dopiero grzebałam w ziemi, wyrywając tą cebulę. Niestety trzeba było się posiłkować łopateczką, bo ciężko było wyrwać. Także będzie cebulka. Szczypiorkiem się wykorzysta. Jeden sosnek wyrwałam, pierwszy mój sosnek harnaś. Zobaczcie, jaki piękny sosneczek. Już niedługo, w połowie lipca, trzeba będzie sosnek wyrywać i na przykład można sobie wtedy posiać taki groszek lub jakiś koper. Bo co, powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, że warzywka pięknie tu urosły. I z wami się też fajnie podzielić. Satysfakcja jest niesamowita. Jak to któraś z pań napisała, że samozachwyt w ogrodzie bardzo wskazany, no ale jak to mówią, człowiekowi wszystko się fajnie uda, to budyń się cieszy, miska się cieszy, że jednak ta nasza praca nie poszła na marne, mimo że najpierw była susza, potem, jak to ja mówię, ze skrajności w skrajność, bo padało i padało, a opady wiążą się też ze ślimakami, które są plagą niejednym po prostu w ogrodzie. Na szczęście cebuli i czosnku się nie i mają, no ale z kapustą, z ogórkami, jeżeli ktoś sieje bezpośrednio do gruntu, to różnie to bywa z dyniowatymi, ale trzeba się cieszyć z tego, co się uda wyhodować po prostu. Czasami trzeba się też podzielić z tymi naszymi po prostu szkodnikami te, ale zawsze dla nas coś zostanie. Dobra, zwijam ten swój cały majdan ogrodniczy, idę do domu pomyć to, przyszykować na zupkę. Także dzisiaj to tyle, żegnam się, pa, pa.